Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.co. Trzy potencjalne sztosy z Nowej Zelandii. Pinty. Kooperacje Pinty. To piwo już było. Baltic Tasman. Jak rozumiem, jest to nowa warka tego piwa. To jest wersja barrel aged. Leżakowane w beczce po Malbecku. Po winie. Beczki po winie nie są zbyt popularne do leżakowania, no a zwłaszcza po takim winie, nowozelandzkim winie, no to w zasadzie chyba pierwszy w ogóle w Polsce taki przypadek. No ale najbardziej się jaram na to. Opium Cake, imperialny stout, imperialny milk stout, który ma przywodzić na myśl makowiec. Milk stout z ziarnami maku, laktozą, skórką pomarańczy, rodzynkami i wanilią. Powiem tak, jaram się. Jaram się jak szczerbaty na suchary, to nie jest dobrze. To nie jest dobrze, bo po prostu może się okazać, że nie doskoczy do moich oczekiwań, do mojej wysoko zawieszonej poprzeczki. No ale... No może tak nie będzie źle. Eight Wired, to piwo się pojawiło w zeszłym roku chyba. I obejrzałem sobie degustację. Generalnie dobrze je wspominałem, znaczy dobrze je oceniłem. Mówiłem, że po prostu jest takie trochę bardziej risowe. Trochę zapalone, za agresywne, ale w sumie czy mi to przeszkadza? Jeżeli chodzi o porter bałtycki, to generalnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj tę wersję Barrel Age, to myślę, że tylko może to być lepiej. No zobaczymy. Tutaj taka ciekawostka. Na tę kooperację poleciał Paweł Masłowski jako piwowar, a nie Ziemek. Eight Wired, Baltic Tasman... czyli ta kooperacyjne ważenie porterów bałtyckich nad różnymi morzami, a Nowa Zelandia znajduje się nad Morzem Tasmana, które oddziela ją od Australii. Czy Tasmanii nawet w ogóle. Czarny, nieprzejrzysty, więc zdecydowanie za ciemny jak na porter bałtycki. Piana drobnopęcherzykowa, beżowa. Taki z butelki fajniejszy, ciekawszy. Powiedziałbym, że już czuję te nuty winne, co jest dziwne trochę, bo to nie jest wersja leżakowana po winie. Takie trochę właśnie winne, bym powiedział, że nawet bretowe lekko. Dziwne. No, ale to jest normalna wersja. Normalna. Wyraźna goryczka. Wyraźna paloność. Trochę za wysokie wysycenie. Jak na porter bałtycki. Przeszkadzające mi nieco. Ale nie mogę się opędzić od tego skojarzenia, że to smakuje jak bretowe piwo. Kiedyś takie piwo wypuścił Recraft, Brett Porter. Bardzo charakterystyczne takie nuty właśnie... No nie jest kwaśne, nie jest to jakaś końska derka, nic, ale jednak nie mogę się opędzić od wrażenia, że to jest porter bałtycki z bretami. To by nie było dobrze, bo to by znaczyło, że coś tam nie pykło w tej Nowej Zelandii. I mówię, nie dziwiłbym się, gdyby to było w wersji barrel aged, ale w podstawce trochę jest to dziwne. Spróbujmy zatem wersję barrel aged. Beczka po Malbecku. No i tutaj mamy taką krótką morską opowieść, że to bałtycki porter uważony w Nowej Zelandii przez Eight Wired w kooperacji z polskim browarem, polskimi browarnikami, browar Pinta,
Z użyciem polskich chmieli pożeniliśmy Morze Bałtyckie i Morze Tasmana. I potem pozwoliliśmy przez 6 miesięcy leżakować w świeżo opróżnionych beczkach po Malbeku. No i jest słówko o Sorenie Eriksenie, który tutaj mówi, że robimy barrel aging od naszego pierwszego piwa, znaczy nasze pierwsze piwo zrobiliśmy barrel aged w 2010 roku, czyli słuchajcie, rok przed tym, jak Pinta w ogóle wystartowała. Niesamowite. Od tego czasu zbudowaliśmy chyba największy program na południowej półkuli. Nie pierdzielą się w tańcu. Produkujemy wiele różnych kwaśnych piw, niektóre tradycyjne, niektóre nie. Alkohol ten sam, ekstrakt ten sam, 9% alkoholu, 22% ekstraktu. Kapsel 8 Wired, tak jak i poprzednio, inna butelka. Nie, no zupełnie inny aromat, bardziej taki ciężki, słodki, jakieś ciemne owoce, czarne owoce, jakieś jeżyny takie, jakieś borówki. Znaczy, ja jestem ciekaw, bo może to jest w ogóle pierwsza warka i ona ma na przykład rok, czy półtora roku, ale nie wiem tego. Nie, niestety nie ma daty. Jest napisane, że data na opakowaniu i patrzyłem, są tu jakieś wydrukowane, jakieś dziwne rzeczy, ale trudno je uznać za datę, bo to jest jakieś AK42182340514. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, skupmy się na tym Malbeku. Jest trochę ta nuta taka. Mniej intensywna niż w tym pierwszym, ale jest. Nie no, zupełnie inne. Zupełnie inne piwo. Gładsze. Bardziej czekoladowe. Bardziej eleganckie. Mniej bretowe. Lekko ściągające, taka lekka taniczność jest, jak sądzę, z beczki, ewentualnie z resztek tego wina, które w tej beczce było. Nie no, bardzo eleganckie piwo, takie dostojne. Natomiast, żeby ono rzucało na glebę, to bym nie powiedział. Jest fajne, ale są to niuanse. Jest taka właśnie gładkość, ale nie jest ani jakieś, no nie jest rzucające na kolana, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Natomiast jest na pewno lepsze niż podstawka. Bardzo dobre. Co ciekawe, ja bym się spodziewał, że właśnie piwo, które leżakowało w beczce po winie, będzie właśnie wytrawniejsze, będzie bardziej dzikie, a ono jest właśnie jakby gęstsze, potężniejsze, więc trochę dziwna sytuacja. No i to, na co czekamy, przynajmniej ja. Następna kolaboracja z naszymi polskimi przyjaciółmi z browaru Pinta, którzy znowu odbyli podróż do Nowej Zelandii. Tak jak powiedziałem, to był Paweł Masłowski i chyba Bartek Ociesa, bo Bartek Ociesa w ogóle pracował przez jakiś czas w 8 Wired i stąd chyba w ogóle trafił do Pinty. Imperialny Milk Stout, który jakby pomysł na niego polega na tradycyjnym polskim zawijanym makowcu, no i jest po polsku napisane makowiec.
uważony z ziarnami maku, laktozą, skórką pomarańczy, rodzynkami i wanilią. Wielki i silny, palony, słodki i owocowy. 11% alkoholu. Zawiera słód jęczmienny, laktoza i mak, czyli mak jest alergenem. Z tego by wynikało. No i tutaj mamy takie, takie zawijańce, nie? Zawijany makowiec. Taki sam kapsel 8 Wired. No, coś czuć, czuć. Pomarańcze na pewno, taka skórka pomarańczowa. Czekolada trochę. Czy czuję mak? Kurka, no nie wiem. Dość obfita piana. O, jest, tu jest Best Before. Tu jest Best Before 26.07.22. Tu jest Best Before Starty, ale też 22, czyli tu powinien być. I tu jest Best Before, który już się też starł. Nic tu nie ma. Nie ma nic. Także może już się skończył ten termin. Prawda? Nie no, jest wyraźnie taki pomarańczowo-alkoholowy. Takie Cointreau trochę. Nalewka taka na skórce pomarańczowej. No, jest dobrze. Jest słodki, jest palony. Jest bardzo czekoladowe. Bardzo przyjemne. Przyjemnie czekoladowe. Jest ta skórka gorzkiej pomarańczy, ale czy czuję ten mak? Wiecie, sam mak... Nie no, ma smak, tylko że głównie makowcowi jednak nadaje smak to połączenie maku, właśnie skórek pomarańczowych, rodzynek i tych takich, kurwa, aromatów. No, nie oszukujmy się. Leciutko drapiące w przełyk od alkoholu, ale w przyjemny sposób. Naprawdę, w przyjemny sposób. No jest wanilia, tak, jest wanilia. No kurka, może sobie wmawiam, ale aż poczułem chrzęszczenie w zębach tego maku. Ale jest, no jest. Nie, no jest. Najbardziej zaskakujące wrażenie, jeżeli chodzi o takie piwo, które smakuje jak ciasto. No oczywiście tam te, no na przykład teraz na tym na Beer Geek Madness Black and Sour na Amundsenie, no to rzeczywiście one przypominały takie ciastka, czy desery w zasadzie bardziej. Ale największe wrażenie, największy szok dla mnie to był browar włoski, który zrobił piwo chyba Mamma Mia, czy coś takiego. To było 2 lata temu, nie w tym roku, tylko 2 lata temu na One More Beer Festival. I to było niesamowite, bo to było ciasto z kruszonką i rabarbarem. Drożdżowe. Tak smakowało, jak w płynie by było. Niesamowite. No jest tutaj ta... Jest tutaj to połączenie właśnie wanilii, czekolady i tych skórek pomarańczowych, które można sobie wyobrazić, że to jest makowiec. Nie no, jest. Albo inaczej, masa makowa, bo brakuje tego ciasta. Brakuje jakiejś takiej, nie wiem, nuty biszkoptowej, czy jakiejś takiej, wiecie, żeby nie ma tego białego, nie? Tak jakby samą tą masę z tej puszki wyjadać.
która, jak mówię, jest srogo nasączona aromatami i myślę, że bez aromatów jest ciężko. Bateria, to nie to, że tutaj chciałem coś ugryźć się w język, bateria mi badała. Więc trochę tutaj zapędzam się sam we własne sidła. No bo jeżeli chcemy imitować ciasto makowiec i ono zwykle jest robione z aromatami, olejkami migdałowymi, waniliowymi, whatever, no to co? To znaczy, że trzeba było aromatów użyć, nie? No ale to było bez sensu przecież. Więc to nie jest tak, że czujesz od razu, ale jak to wszystko sobie poskładasz, to tak, mówię, aż poczułem chrzęszczenie maku po prostu w zębach. Jest to bardzo dobre piwo. Bardzo udane. Natomiast no nie powiem, że poczułem makowiec babci po prostu, przeniosłem się w czasie. Nie, nie, no aż tak to nie. Aż tak to nie. Fajne piwo. Z tych trzech na pewno najfajniejsze. Ale no chyba dupy nie urywa. Chyba nie urywa. Ten Baltic Tasman, no moim zdaniem to on ewidentnie jest bretowy. Baltic Tasman Barrel Aged. O, jakiś dziwny taki aromat. Delikatniej bretowy. Mniej tych bretów niż w tym zwykłym, niż w podstawce. Co dziwne, bo powinno być na odwrót. Bardziej czekoladowy. Bardziej takie owoce ciemne. Ciekawy. Aczkolwiek no ciekawy, tak to ujmę. Ciekawy. Dupy nie urywa, ale ciekawy. Natomiast Opium Cake bardzo dobre. Natomiast no rodzi się pytanie, czy żeby uzyskać ten efekt, nie należałoby jednak użyć aromatów. No wyobraźmy sobie taką historię, że na przykład browar postanawia zrobić makowca i kupuje tę masę, którą się tam kupuje na te makowce, nie? Ona co prawda jest chyba tłusta, więc chyba to by był problem, ale ona już jest z aromatami, nie? No ale słuchaj, my robimy tak makowiec, jak prawda się robi, nie? No oczywiście można tam ten mak namaczać, ucierać, tak, a kto tak kurwa robi? Nikt. Więc no i oni wrzucają z tymi aromatami do tego piwa. I smakuje to jak ten makowiec babciny. No i co wtedy? Także niestety, ja się poddałem. Wywiesiłem białą flagę i stwierdziłem, że no nie ma co walczyć z wiatrakami, tylko jeżeli nie smakuje to sztucznie, nie jest to przegięte, nie jest to nieprzyjemne, nie jest to nachalne, nie jest to a to jest kwestią gustu tak naprawdę, bo jeden powie, że o nie, dla niego to jest przegięte, a inny powie, ha, sztos. Więc tutaj nie ma aromatów, jak sądzę. No, tego też nie wiem. Ale raczej nie. Znaczy, nie wiem tego. Są napisane rodzynki, rodzynki, mak, laktoza, skórka pomarańczy i wanilia. Ale to też jest jeden z powodów, dlaczego wywiesiłem białą flagę. Bo jeżeli ja nie jestem tego w stanie w żaden sposób zweryfikować, no to ja muszę się opierać na tym, co jest napisane. I ktoś pisze wanilia, jeden rozumie przez to laskę wanilii, a drugi rozumie ekstrakt waniliowy. Jest wanilia? Jest wanilia. Więc mówię, trudno sobie wyobrazić taki ten, nawet robiony tak od zera, taki makowiec. Żeby nie był tam użyty olejek migdałowy, przepraszam, no migdałowy też, jakiś tam arakowy czy inny waniliowy. Dobre, dobre. Opium Cake naprawdę bardzo, bardzo dobre.
Czy sztos? No chyba nie. No chyba nie. Ale bardzo dobra. Natomiast tutaj ten Bałtyk Tasman, mam takie niejasne przeczucie, że to jest pierwsza warka i że ona gone wild. Ale może się mylę. Wasze zdrowie.